13 członków Rady. Karta głosowania wydano 13, ważnych głosów podano 13, nieważnych głosów 0. Niniejsze wymienione osoby otrzymały następującą liczbę. Dariusz Boruk za wyborem 12, przeciw 1, wstrzymujący się 0. Dziękuję. Proszę Państwa, kontynuujemy porządek posiedzenia. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wybór zastępcy przewodniczącego zarządu dzielnicy w sprawie tajnym, zwykłą większością głosów, w systemie ustawowego schodu rady w oparciu o paragraf 15 ust. 6. I przechodzimy do zgłaszania kandydatów i uzyskania ich zgody. Zgłasza przewodniczący zarządu dzielnicy lub członkowie rady. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydata na wiceprzewodniczącego zarządu dzielnicy w Gminie Północnej. Są jakieś pan Szymczyn. Tak. Dziękuję. Czy pan Szymczyn mógłby wyrażać zgodę? Tak, i radny wyciągnął. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, proszę zgłaszamy kandydatów. Pani Barbara z Maciego Stadziora. Do widzenia. Czy pani Barbara Kostwala wyraża zgodę? Wyraża zgodę, tak? Dobrze. Czy są jeszcze jacyś kandydaci? Tak, ja zgłaszam na pan Paweł Wierzba, trzeci kandydat. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydaci? Pan Paweł Wierzba, wyraża zgodę? Tak.
proszę, prosimy o... Zaraz muszę zapisać. Krótką charakterystykę. A w protokole się pisze, kto kogo zgłasza też? Proszę. Czy w protokole pisze? Tak. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pan sekretarz, tak, tutaj? Protokole? Już. Poradzę sobie? Tak, dziękuję bardzo. I bardzo proszę, według zgłoszeń, bardzo proszę pana, żeby potwierdził dwa słowa sobie, może w jednym, no bardzo proszę. Nazywam się. Przepraszam, bo chciałem przewodniczyć panią majoratną, przewodniczącą komisji. Nazywam się Andrzej Butry, z dzielnicą jestem związany od 1986 roku, do dzień dzisiejszy, tam mieszkam. Żona Igona, trzy córki, zainteresowania wszelakie. Skończyłem historię na procesie, ale jakimś nieszczęśliwie, no może szczęśliwie nie kończyłem tej branży mojej działalności. Prowadzę własne przedsiębiorstwo, tak jak powiedziałem, zainteresowania wszelakie, film, astronomia, ornitologia. No, dziękuję bardzo. Bardzo prosimy panią Barbarę Kospolę, która powiedziała coś. Zbędnie związana jestem od 81 roku, więc trochę dłużej. Ja zaczynałam na szkole zasobowej numer 30. Matka, dwójka dzieci, tak. Syna i córki poza domem. Z mężem poza domem, W związku z tym mam czas na pracę społeczną, na zabawę w teraz z moimi kolegami, koleżankami, na różne projekty w szkole, a przede wszystkim na czytanie książek. Jeżdżę na rowerze, jeżdżę na nartach, nienawidzę pływać, bawię się w ogródku i tyle. Dziękuję bardzo, bardzo prosimy pana papa. Stasia, mieszkania w tej dzielnicy, chociaż dawno temu studiowałem w jednym południowym, czyli w latach 70. mam swoje doświadczenia. Natomiast tak, co może być przydatne, tak jak mi się wydawało do tej pory, to co próbowałem robić, nie będąc członkiem rady. Jestem architektem z wykształcenia, nie tylko z wykształcenia, ale po prostu od 83. Po prostu wykonuję ten zawód. Po roku 1990 razem ze studentami Jacek Winkowskim, ja żyję i sobie prowadzę firmę. Winkowski istnieje w architekcji. Myślę, że w razie mogę być przydatny, teraz ze względu na więcej doświadczenia. Prosimy o posłuchanie. Pożegnamy i wtedy powstał właśnie komitet, czyli 2 lata temu, mniej więcej o tej porze,
zawiązał się komitet do budowy i remontu. To było ważne, bo to był pierwszy komitet w tym obszarze, który nie dotyczył jednej ulicy, jednej sprawy jednostkowej, tylko który próbował się zająć cały tym obszarem. W tym komitecie między innymi działa pani Dorota Dudka. Teraz przenosząc to na sprawę dzielnicy. Lipniak jest małą cząstką, też najmniej inwestowaną w tej dzielnicy. Zakładając tutaj, że będę kandydował i zostałem wybrany, tak jak powiedziałem, to bardzo duże poparcie, mówię z tamtej części naszej dzielnicy i chciałbym działać nie na rzecz tylko Lipniaka, ale działanie na rzecz całej dzielnicy. No i tu są sprawy, które tak jakby w moim przekonaniu najważniejsze, żeby można, znaczy jedną z tych ważnych spraw, którymi chciałbym się zająć, to jest sprawa doprowadzenia, żeby wreszcie miasto otworzyło ciek wody do Konownicy. Dzięki temu można uporządkować gospodarkę ściekową w obszarze starej części Menina Północnego i ucywilizować, czyli po prostu zbudować kolektory deszczowe i ucywilizować Menina. W tej chwili mamy już sukcesy. Przepraszam za tą długą wypowiedź, ale może to jest właśnie takie wprowadzenie. No. Miesiąc temu było tutaj spotkanie z udziałem pana Dariusza Borucha, przewodniczącego zarządu, z udziałem pana Mateusza Zaczyńskiego, z panem prezydentem Szymczykiem. Dowiedzieliśmy się bardzo dobrych rzeczy. To znaczy udało nam się, że przez te dwa lata to nie były porażki działania komitetu. To znaczy udało nam się z jednej strony doprowadzić do podjęcia decyzji przez pana prezydenta, o ułożeniu destruktur w tych pasach drogowych. To ja nie nazywam tego ulicami, to są pasy drogowe. To dla wielu mieszkańców było ogromnym osiągnięciem. To jest, to dziękujemy za to panu prezydentowi, ale to wszystko nie byłoby możliwe bez pomocy Rady Dzielnicy. I tutaj dziękuję przede wszystkim panu Dariuszowi. Natomiast tak kontynuując dobre wieści. No więc chciałbym skończyć, czyli dobre wieści były takie, że został zaprojektowany zbiornik retencyjny ZT3, do którego można dalej projektować kanalizację. Dwa, była mowa na spotkaniu o tym, że prosiliśmy bardzo o wygospodarowanie. Tam była mowa, że 800 tysięcy złotych na realizację tego zbiornika. To pan, panie Dariuszu? Tak, tak. Słuchajcie, jest taka sprawa, pan prezydent poinformował grupę osób, pewnie to dotarło i do radnych, znaczy nie pewnie i radnych. Miasto Lublin dzięki staraniom pana prezydenta wygrało walkę, nie wiem na czym to polegało, o 7 milionów złotych na tak zwane hydromodernizacje. To taki projekt ogólnopolski, gdzieś tam konkurowały Gliwice z Lublinem i pan prezydent ogłosił, dał do dyspozycji, że do budżetu wrzuca 7 milionów złotych. Ja dzwoniłem do pana Mateusza Zaczyńskiego i mówi, że już rozmawiał, żeby te 800 tysięcy z tych 7 milionów przeznaczone było na to, co my chcemy. Ja oczywiście powiedziałem, żeby może parę złotych więcej, bo to przecież... To już było jeszcze, no, już było, że można... No, znaczy ja no nie bardzo oczywiście znam się i nie wiem, co to znaczy hydromodernizacja. Pewnie chodzi o sprawy wodne jakieś, nie? Wody opadowe. Także no jest zaszczyt dla miasta Lublina z Postależny, bo musicie wiedzieć, że to nie jest tylko kwestia osiedla Lipniak, ale całej terenów po Ursusie i po FSC, które nie są w żaden sposób skanalizowane. Mnóstwo, mnóstwo. Ale Zaczyński powiedział, bo to jest wszystko teraz w gestii radnych. Nasze zadanie jest im to przypomnieć, powiedzieć, poprosić, ale oni głosują. Oni mają siłę nacisku inną niż my. Także mam nadzieję, że będzie to zrobione. To znaczy, że jeszcze będą tą przydługą, tak, żeby powiedzieć kontynuowaną, a to, że nie przewodniczący odwołał. Chciałbym opowiedzieć, jak gdyby można kontynuować. Panie Pawle, bardzo proszę. Dobrze. Więc otóż projekt, który w Wydziale Inwestycji i Remontów został wykonany,
obejmował nie tylko zbiornik retencyjny na przedłużeniu ulicy Terminowej, ale wartościowo także większy jako inwestycja odcinek otworzenia tego cieku wodnego od ulicy Wojciechowskiej do ulicy Lipniak. I ten projekt miał być, ja w ogóle dotarłem także do projektanta. I projektant zapewniał mnie, że do końca kwietnia ten projekt będzie złożony do Wydziału Inwestycji i Remontów. Natomiast tam sytuacja jest z realizacją o tyle trudna, że nie są uregulowane stawy własnościowe. Natomiast to się dzieje. I dlaczego o tym mówię? Że być może tutaj te 800 tysięcy złotych na realizację zbiornika to jest ta jedna kropla. Natomiast jeżeli są takie pieniądze w budżecie miasta, należałoby walczyć na to właśnie, na uzyskanie tych środków na otworzenie tego cieku. Co więcej, no, zakładaliśmy, że i to jest, mówię, ciek to jest podstawowa sprawa. Oczywiście są i inne ważne sprawy, natomiast ja bym powiedział tyle, że, znaczy w zasadzie powtarzam to, wiem jak działają procedury, nie, znaczy nie na poziomie politycznym, nie na poziomie decyzyjnym ratuszu. Natomiast ja jestem inżynierem, technokratą i jak gdyby chciałbym się skupić, wydaje mi się, że byłby pożyteczny dla Rady, na przykład w opiniowaniu projektu. Bo Rada ma prawo, żeby zażądać od ratusza, prawda, zapoznania się i zgłoszenia swoich uwag do projektów różnych. Mam nadzieję, że inwestowanie w naszym obszarze detalicznie. Na przykład bardzo akcentuje jest Rada Zmieniamy. No, rzeczywiście bardzo poważne sprawy się dzieją. Przebudowa Sowińskiego, Alei Racławickiej. To są sprawy ważne i dla nich, i dla całego miasta. W naszym wypadku uważam, że błędem było, że sprawa projektu przebudowy Alei Kraśnickiej nie trafiła do poprzedniej rady. Ja nie jestem, znaczy to jest moje prywatne zdanie, że nie zrobiono wszystkiego, szczególnie jeżeli chodzi o ochronę drzew, co można byłoby zrobić na tym odcinku. Wydaje mi się, że należałoby, jeżeli tak mogłoby sobie zgłosić do przewodniczącego, cokolwiek by się działo w obszarze Wędlina Północnego, w obrzeżu Wędlina Północnego, po prostu żądać, żeby to trafiło tutaj do nas do Rady. Zastanowimy się nad tym, przekażemy swoje uwagi i żeby to się nie działo nad naszym głowem. Tyle. Dziękuję. Ja jeszcze mogę słuchać? Dziękuję bardzo. Ja chciałam poprzeć się właśnie kandydaturę z tego względu, że to się nie razem pamiętacie. Ja widzę ogromną profesjonalizm pana Pawła. I naprawdę przez te dwa lata bardzo ciężko pracuje i bardzo nam pomaga, bo no my nie mamy takiej wiedzy, nie wiedzielibyśmy jak sobie poradzić z projektami, jak to może popchnąć dalej. Także uważam, że pan Paweł jest potrzebny i był naszemu komitetowi, jak i całej Radzie. I myślę, że naprawdę jest bardzo osobą tutaj potrzebną. I na pewno będzie pracował, bo ja widziałam to przez dwa lata. Także i dostał oczywiście najwięcej głosów, także 188 głosów, także myślę, że to o czymś świadczy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Jeszcze bardzo. Już była. Rozdamy kartę do głosowania. Na kartach są trzy nazwiska, głosujemy na jedno nazwisko. Stawiając krzyżyk pod twoim nazwisku. Żeby było tak wszystko jasne. Rozdaję kartę. Czyli przy jednym nazwisku takie krzyżyk, tak? Tylko jeden. Tylko jeden to wice. Jest jeden następca przewodniczącego. A będzie drugie jeszcze? Nie. Będzie jeszcze głosowanie na sekretarza i na członków zarządu. A to jest jeden wice? Jest jeden zastępca przewodniczącego. A jeszcze wybieramy jedną osobę, tak? Bardzo proszę pana przewodniczącego, żeby...
przyłączący się na każdej karcie do głosowania podpisał jako przewodniczący. Thank you.